Słuchajcie, z minutę takiego pierdolenia. Naprawdę, bo to... No potem... tak, żeby się rozkręciło. Tak. A wiesz co, mój szwagier? Ja nie mam szwagra! 30 lat na to czekała. Na co? Jestem Gienko. Sonia. Wiem, że pomiesz mi kolejność. Jeronim, przestań trzymać. Jeden gość tak trzymał bucha, że zmarł. Wezwali do niego doktorkę i ta mu zrobiła usta usta. Ale tak się sfazowała, że zaczęła się rozbierać i wsiadła mu na wacka. Ale mu nie stanął, bo ten już nie żył. I to jest... Prosto przyszłą siostrę. I wtedy on jej powiedział, że... A potem wziął ten sekator i ciach, ciach, ciach! Szemny! No tak, koniec? Była miuta? Mniej laj może. Szkoda, że doprawy nie ma. Ona by doprawiła. Ona najlepiej doprawia. Dobrawka. A jej córka? A jej matka! Jej córka, Kiewko? Ale wstrzymałem samo dobre rzeczy. Pis! Pis! Wasza królewskość! To właśnie jest bis. Jak powiem, ja. Czwartego dnia po. As! Posłać po czarnego rycerza. Najczarniejszego! Ten las! Pamiętam ten las, jak wczoraj, gdy mgła zeszła. Zeszła nisko. I ten las ukazał się mym oczom. Od wschodu szła. Las też. I potem, to może nie jest śmieszne, ale z lasu wyszło coś, co pamiętam do dzisiejszego dnia. Dziadek przekazywał mi tą historię z pokolenia na pokolenie, choć byłem jego jedynym wnukiem. Stój i trzymaj. Dobra, nie? Dobra. Słodkiego, miłego życia! Jest tyle gór do zdobycia! Pili mam Alamo pod brzuszem. O Jezu. Meksykanów zapuściłeś tam do środka? Nie oddamy Alamo, choćbyśmy szty kropli krwi stracili. Pamiętam, mówił dziadek o tym. Ale potem zamilkł. No stary. Nie, po prostu szczezł. Tyle lat czekałem. Co najmniej ze 30. Żeby dokończyć to, co spierdoliłem 30 lat temu. I on tam był. Kto? O sobie mówił Goń Gienko. Whiskey in the jar. Co on zrobił? Nie pamiętam. Produkt pochodny nitrogliceryny, który wynalazł Alfred Nobel w 1414 roku. A ręce mu obrębi. I jajo. Ale wiesz jakie? Jądro. Nie to, że tam wiesz. Normalne jądro moderni. A my... Dwa jądra i trzy ręce moderni. I będzie miał.
Dzień dobry. Cześć! Jeszcze mogę jeszcze raz wejść? Jeszcze raz, bo ja też niepotrzebnie powiedziałem cześć. Szukamy go? Zwykła procedura. Rozesłaliśmy już 3 gołębie pocztowe z listami gończymi. No pokaż. Niestety jeden okazał być się przemalowaną kawką, drugi zdech, a trzeci... To samo zapytasz, że... No. Przestanę jak ci opać na ten twój paskudny łeb! Łeb? Powiedziałeś łeb? Łeb! Łeb! Witaj, Gieńko! A właściwie... Łukaszu! Nie, nie utrzymał. Przepraszam, że się wtrąca, a nie przydało wam się, żeby tak z obrotu samego? Może by się przydało odwrócenie, tak jakby... Trzymaj nieruchomą tę wędkę! Taki zbulwersowany ojciec już.